Halo, halo, witamy po dłuższej nieobecności na kanale. Dzisiaj mała wycieczka na Podhale. Jadę wspólnie z żoną Gosią. Hej Gosia, hej, hej. I po raz pierwszy jedzie z nami dzisiaj Oliwia. Oliwia śmiga również na Zetce. Jedziemy razem do Rabki, później na Podhale, na Łapszankę, może Zakopane, zobaczymy. Pogoda jest, więc trzeba wykorzystać, aczkolwiek nie wiadomo, czy nie będzie padać dzisiaj, bo jakieś takie przelotne coś zapowiadają. Natomiast jeszcze po drodze będziemy zgarniać kolegę Grześka, który też po raz pierwszy z nami dzisiaj będzie towarzyszył we wspólnej wycieczce. Także wszystko przed nami, lecimy na razie na spokojnie, droga dzisiaj dość ruchliwa, chmurzasta, także jedziemy na spokojnie. Będziemy nagrywać coś cały czas z trasy, także miłego oglądania i jazda. No i jesteśmy za Juszczynem, w sumie teraz mijamy końcówkę. Dołączył do nas Grzesiek w Juszczynie, także jedzie za nami, nie wiem, czy będzie go widać na nagraniu, czy nie, ale jedziemy już w trójeczkę. Niestety ruch dzisiaj masakryczny, niestety, patrz jak fajki gubią, masakra, no ale co zrobić, więc jedziemy, no jedziemy, dzwonił Bartek, że nie wiadomo, czy nie zmienimy trasy, bo w Zakopanem podobno już pada, także zresztą widać po tych chmurkach troszkę, że zmienia się nam aura, ale może też być tak, że w Zakopanem pada, przejdzie bokiem, my dojdziemy do Zakopanego, już nie będzie padać. Dlatego na bieżąco będziemy modernizować trasę, a na razie jedziemy w kierunku Rabki, żeby spotkać się z Bartkiem i będziemy myśleć. 1500 metrów. Także zobaczymy. No to lecimy dalej. No i jesteśmy w Rabce, dołączył do nas Bartek, śmigamy na cztery motorki. Śmigamy na cztery motorki, jest też przed nami niewidoczny przedtem Grzesiek, który dołączył w Juszczynie. Także jedziemy sobie w czwóreczkę na Łapszankę, kierujemy się na Łapszankę. Może być tak, że ten deszcz, który gdzieś tam podobno pada już, że miniemy go gdzieś boczkiem, boczkiem. Także śmigamy na Łapszaneczkę i będziemy dogrywać coś z trasy. Także miłego oglądania. Jedziemy w górki. Jechałaś tutaj z nami? Przez Rdzawkę? Tak. Jechałaś, tak? No to jest taka fajna taka trasa właśnie boczna. Fajnie się tu jedzie. Włączyłem kamerkę, właśnie zaczyna nam delikatnie kropić, wjeżdżamy w strefę kropel, ale może przejdziemy, no tu słoneczko prześwituje, no może kurczę jakoś bokiem, no mówię właśnie tak kurczę kropi, nie wiadomo z czego, no ale 600 metrów. Janek też dzisiaj nam opowiada przez cały czas. Opowiadając, rozłącza nas z Gosią i tak sobie jedziemy, i tak ja sobie mówię. Gosia mnie nie słyszy, za chwilę Janosik coś tam mówi, za chwilę Gosia się denerwuje też, że my nie słyszymy. I tak dzisiaj jedziemy i się stresujemy niepotrzebnie.
O, i znowu. No ale co zrobić? Taki Janek. To dzisiaj musiało być. Dlatego Bartek tu pojechał. Bartek wie co dobre. No i jedziemy sobie przez Nowy Targ. Boczkiem, boczkiem. Będziemy kierować się w kierunku Łapszanki. A z tego co widać, pogoda już tutaj, czy pogoda, chmurki, chmurki, co miało się wypadać, to chyba się tu wypadało, albo w ogóle tu nie padało. Także, no, myślę, że minie nas bokiem. No. Troszkę widać bardziej niż przedtem, czyli widać, że deszcze przeszły z Zakopanego, poszły dalej, także jedziemy do Zakopanego, będzie fajnie. A tymczasem musimy tutaj przebrnąć przez New Targ. No, New Targ. Dzień dobry. To pokropiło trochę i przestało, nie? No. Ale już przeszło, przechodzi bokiem. No, spoko. Będzie dobrze. Oliwia ma taką samą skórę jak masz ty, tylko w innym kolorze. No, bo to jest też... Bo to jest też Shima Miura, no? Ja mam czerwone, ja mam czerwone. Czerwone masz, taki... czy pomarańcz? Nie, no czerwony. No, no. Bo tu ładne widoczki teraz mamy. Górki się nam... Tam to wygląda jakby śnieg leżał jeszcze w tych żlebach, no nie? Tak. A to się odbija słońce. Ale... No, ale fajnie wygląda. Prawidłowo trzyma nawet Oliwka te stopy na tym. Na podnóżkach. Tak się powinno trzymać. Bartek jeździ na żabę. No, tu jest stacja, przy której... A czemu Bartek tu skręca? Nie wiem też. Właśnie mi mówi, że to jest stacja, przy której się tankowaliśmy, jak jechaliśmy na Słowację. Nie wiem, ale... Ja mam pół... Pół baku mam. A może chcę zatrzymać się, żeby zagadać.
Siadę może. No. No zejdź go, zejdź. Siadam. No. To ja taki przeświadczony, że tu się wszystko kręci. Ale to... Tak, teraz już mam. Fajnie te chmurki wyglądają dzisiaj. To słońce tam zachodzące, no nie? Tam padało chyba promienie. Fajnie. Nie, zamknięte będzie, bo myśmy tam byli kochani z babcią. Czuję, wtorek, środa myśmy tam byli. W tygodniu byliśmy. Chociaż nawet chyba nie, czy przy sobocie, czy przy niedzieli, to byliśmy przed 12 czy jakoś tak, to oni już zamknięte mieli. Ty, otwarte! Ale jaja! A ostatnio byliśmy, to było zamknięte, no widzisz. Ale ja nie mam na przykład. No trudno. Myśmy tu ostatnio jechali z Markiem. Jechaliśmy od drugiej strony, wiesz? Tu żeśmy wjeżdżali na tą stronę. To też fajnie, no. Jadą, jadą z orężadą. No i takie też widoczki mamy piękne, podhalańskie. No, no. No więc plan troszkę się zmienił. Mieliśmy jechać na Zakopane, ale no niestety no nie pojechaliśmy na Zakopane. Na Zakopanem było widać, że pada deszcz, także stwierdziliśmy, że nie będziemy jechać na ten deszcz, a Bartek też ma jeszcze dzisiaj inne plany w sumie na wieczór. Chce być wcześniej w domu, dlatego jedziemy troszkę inaczej. Jedziemy trasą, którą już jechaliśmy generalnie kiedyś, mianowicie śmigamy na Niedzicę. Z Niedzicy będziemy sobie śmigać na Jabłonkę i z Jabłonki sobie śmigniemy znowu przez Zaboje Krobiarki. Także taki jest plan. Pora jest taka już wieczorna, bo godzina 19, no, ale prawie myślę godzinka drogi i będziemy w domku, także lecimy, no. No i chciałem jeszcze dodać, że temperatura na zewnątrz znacznie się zmieniła. Słońca już nie ma. Było 35 stopni, gdy wyjeżdżaliśmy dzisiaj z domu. A w tym momencie będzie takie 20, myślę 6, no nie? Kocha, takie 25-26 stopni. Bardzo przyjemnie się jedzie. Nie pada nam, także śmigamy sobie w
fajnej atmosferze i aurze zachodzącego słońca. No i traktorek bardzo ładnie. Ale mam brudno. Ja też mam brudno. Ale taką matową. No bo wyszło z tego deszczu. No tak. Muszki jeszcze też były po drodze. Jak wszedł na to rondo z rozpędu. Traktor też jedzie w lewo? No patrz jaki. No i mamy Niedzicę. Niedzica zamek. Ciach, tutaj mało ludzi o tej porze. Zwykle tutaj o tej porze to tu pogrom, a dzisiaj na spokojnie. Przyjemnie się jedzie teraz, ja pierniczę. Ta temperatura jest idealna teraz do jazdy. No i piękne widoczki mamy. No i motorki na tle, tej zaporki tutaj. Fajnie to wygląda. Nagrywamy. W takich warunkach wracamy do domu po raz pierwszy. Z błyskami tak w tle. A ta miejscowość nazywa się jak? Czekaj, to jest Zubrzyca tutaj, czy jeszcze? Górna, tak? Zubrzyca Górna. Że w takich warunkach wracamy do domciu. Ciemno jak nie powiem gdzie. Przed nami się błyska, więc też nie wiadomo co nas jeszcze czeka. No i niestety źle wycyrklowałem sobie paliwo w dniu dzisiejszym i musieliśmy się wrócić na stację w Jabłonce. No niestety Oliwka z Grześkiem pojechali przed siebie z uwagi już na porę, też na aurę jaka jest, więc pojechali wcześniej do domku, a myśmy się musieli wrócić, bo byśmy nie dojechali. Tak wycyrklowałem paliwo, że w baku został mi 1 litr, a byliśmy w Jabłonce. Także, no moglibyśmy nie dojechać. I byłby dopiero ząk, także wolałem się wrócić, zrobić swoje. No i teraz sobie na spokojnie jedziemy po ciemnościach do domku. No i oczywiście żona Gosia wyczyściła szybki, no to teraz widzimy elegancko, bo powiem szczerze, że jakbyśmy się nie zatrzymali, to prędzej czy później i tak musielibyśmy gdzieś stanąć, bo było jedno wielkie mleko i cmentarzysko. Także przy czystej szybce nawet coś widzę. Możemy jechać dalej.
O! Przywiało mocniej. Także tym optymistycznym akcentem podróży kończymy dzisiejszą podróż. Przed nami jeszcze kawałeczek drogi do domu, przez krowiarki. Mam nadzieję, że dojedziemy bezdeszczowo, na spokojnie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!